Dobra, witam Was w tym materiale. Nagrywałem idąc po bułki, ale nagrałem niestety w zwolnionym tempie. Także brawo ja. Co? W tym vlogu, w tym materiale dużo treningu, bo rozpisałem sobie już w końcu trening, nie na łapu-capu, tylko będzie wszystko planowo szło. No i co? Zrobimy sobie chyba dzień z jedzenia, bo jest nowy jadłospisik. I Klaudia tam poczyniła pewne zmiany. No i sobie o tym porozmawiamy tam później. A sam dzień jedzenia zobaczycie. Zobaczymy jeszcze, który tam wybierzemy, ale jakiś tam losowy, który pewnie będzie ładniej wyglądał na materiale. No, ale generalnie w każdy dzień są bardzo dobre pyszności. I co? Waga na dzień dzisiejszy to 117,5. Tak pokazało w sobotę, mimo cheata, także no nie jest źle. Widzimy się przy treningu. Na aktywację podpatrzoną od Pawlika. Miłe i przyjemne. Bardzo fajnie wchodzi. Zobaczymy, jak się sprawdzi podczas ławy. Dzisiaj zaczynam nowy plan treningowy. No i przedstawię Wam oczywiście tak, jak to zwykle to robię cały tydzień. Także zobaczycie, jak będę teraz trenował przez najbliższe, myślę, 5 tygodni. No. Akadia robi. Siadę. Dobra, mamy wtorek. Jakoś dzisiaj nie mogłem się dobudzić, ciężka kwestia. I co? Dzisiaj trening nóg w końcu. W końcu trening nóg. Zrobimy siady, zrobimy ciągi bardziej dynamiczne. Cały czas będę się uczył tej techniki. I tam dwie serie łączone na nogi. Na nogi dużo nie robię. Nie potrzebuję, uwierzcie mi. I ten.
i no nagram wam dzisiaj. Zobaczymy, ile tam sobie siądę. Czy będzie ciężar ciężki, kurwa, czy będzie nie ciężki. No i prosto, bo oczywiście nie krzywo, nie? Ok, jestem już po treningu. Są też sobie Tigerka Zero. Znaczy po treningu. Po siłowym treningu. Zaraz idę robić 20 minut cardio. Aktualnie tego cardio będzie 5 razy w tygodniu. W tym od tego tygodnia zmiana na 5 razy, bo było 4. 5 razy po 20 minut. I teraz już dokładać ilości cardio nie mam zamiaru, jeśli chodzi o jednostki, ale czasowo pewnie będzie to się zmieniało. Co? Musi ta waga ruszyć. Musi ta waga ruszyć już w dół. Mocno chciałbym do końca wakacji, żeby na wadze pokazało poniżej 110, czyli mam na to jakieś 6 tygodni. 6 tygodni do zrzucenia 6-7 kg. Chciałbym to podkręcić. Jak już uderzę w wagę 110 i mniej, wtedy zrobię prawdopodobnie lekki odpoczynek dwutygodniowy od redukcji. Zrobię sobie jakieś zero kaloryczne, pewnie wskoczy kilogram dwa i na nowo znowu redukcja. I docelowo cały wrzesień i październik reduction i zejść tak do około 102-103 kg już i na tym sobie bazować, na tym trzymać i nie zwiększać wagi niż 105 kg później do zawodów. Będę się przygotowywał na jakimś zerze kalorycznym, żeby nie przekroczyć tych 105 i na tydzień przed zawodami zrobię jakieś sobie zbijanie waki. I tak to chciałbym, żeby wyglądało. Na ten moment widzieliście, siady 252, no lekka, bo lekka, ale mówię, pierwszy tydzień nie robiłem jeszcze siadów, 3 tygodnie. Tak mnie złapały dwójki, miałem dzisiaj robić ciągi, w planie sobie wpisałem, ale widzę, że nie dam rady. No to też jestem bez środków, nie ukrywajmy, także moje nogi naprawdę bardzo dużo czują i teraz taka seria łączona, 5 serii, jak widzieliście, wyprostów z uginaniem. Bardzo dawno wyprostów nie robiłem, nogi mi się trzęsą jak kurwa galarety. I co, sumo sobie przełożyłem do treningu pull i tam mam podciąganie, będą sumo, będzie ściąganie drążka, no takie pierdoły, ale to zobaczycie dopiero w piątek. Co więcej, dajcie znać jak mikrofon, jak dźwięk, czy jest ok, czy nie jest ok, ocencie, no bo nie było w sumie takie tanie, no bo 150-160 za mikrofon do telefonu, myślę, że nie jest tanio jakoś. Myślałem jeszcze nad tym takim przypinanym na kablu, ale kurwa byłoby to mega, mega niewygodne przy tym, co ja robię, bo jak ja nagrywam przez całą czy coś, to przypinać ten mikrofon mało wygodne, a tutaj mam nadzieję, że ten sprawdzi się odpowiednio i będzie po prostu akceptowalna ta jego dźwięku, nie musi być rewelacyjna, ale akceptowalna. Dobra, koniec gadek. Jeszcze co z autem, kurwa, właśnie. Nie mogę znaleźć. Powiem wam, że jest przejebane z tym autem. Myślałem, że w tym vlogu już pokażę wam autko, ale no nie wiem, czy pokażę. Chciałbym, bo już mnie nosi. Nienawidzę być wożonym przez Klaudię. Mamy tego Punto i tak dalej, wiecie, no, Punto 1.2, no, powiedzmy jakiś tam 3-litrowy dieselek, który by tam planował sobie, no to jest różnica w jeździe. Na pewno. Dobra. Nie przedłużam. Idę robić kardio. Dobra, słuchajcie, miałem wam dzisiaj nagrać dzień jedzenia, ale zapomniałem.
szczerze wam powiem. Zapomniałem. I wdupcyłem. Dzisiaj były tosty, ale tak to postaram się jutro wam nagrać ten dzień jedzonka. Co więcej, coś mi się z uchem stało właśnie tym, że chuja słyszę na to ucho. Nie wiem, czy się gdzieś przewiałem, czy coś. Już patrzyłem, mamy tak ustone inne pierdoły. Ale tutaj nic nie pomaga, czyli możliwe, że coś tam mnie zawiało, nie wiem. Ale wkurwia mnie to niesamowicie. No i jeszcze auta nie mogę znaleźć żadnego, no to kurde, no. No nic nie ma ciekawego na tym rynku. Nie wiem, czy ludzie tak chowają te kurwa auta, czy jak. Ale no nic ciekawego nie ma, za cholerę. No i nie wiem, co z tym autem będzie na ten moment. Jeździmy tym punktem, ale no ja powiem was, nie wiem jak wy macie. Możecie dać znać w komentarzu, ale ja nie lubię być wożonym. Lubię jeździć samochodem, a nienawidzę być wożonym i no to też mnie trochę już irytuje, że tak powiem. Nie wiem jak wy tam macie, ale ja tam lubię sobie wsiąść i... Wiecie o co chodzi. No, ale dzisiaj nagrany będzie trening. Trzeci, dzisiaj trening pull. Będzie podciąganie, będą ciągi sumo bardziej techniczne. Na razie siłowych sumo stwierdziłem, że nie będę wrzucał. Techniczne sumo, podciągania plecy generalnie, łapa i tył barku. Jutro push. No i to będzie tyle z treningów, jeśli chodzi o ten tydzień. No i chyba więcej nic nie mam do powiedzenia. Ucho niech mi się naprawi, bo kurwa dramat. No spokojnie, nie dzień jedzenia, bo jak mówiłem rano, zapomniałem i teraz macie porównanie, mówię teraz bez mikrofonu. Ale no dzisiaj takie nowe danie, wlatuje chińskie orzeszki, proszę państwa, sos sojowy, kurczakos. This is it. No i dobra, czekam sobie za śniadankiem pysznym. A jeszcze chciałem poruszyć kwestię kaloryczną. Bo tam jakieś zmiany były. Aktualnie 2800 kalorii. I zmiana była, ale to już chyba mówiłem o tej zmianie z cardio, jak byłem na salce. Że jest 5 razy po 20 minut. No. Także zmiana kaloryczna i zaraz zobaczcie, co jest na śniadanie. No i słuchajcie, posiłek numer 1. Są to dwie kajzereczki, serek, piórko, dwa jajeczka, szynka chuda,
I tam pewnie jakaś rukola pod spodem. Grzysiu Wałga, wiem, nienawidzi mnie, ale no ja rukolkę lubię. No i troszkę papryki. Ostatnio mi się trochę przejadła, bo jedliśmy dosyć dużo, ale trochę tam mikroelementów musi być. No, biorę się za jedzenie i widzimy się na treningu. Proszę bardzo, przedtreningowy stack. A tu machniemy z dwie miareczki. Kurwa. Cytrulinkę miareczki. Oczywiście generalnie hyper push, także musi być pompka. AKG, bo już mi się skończyło, jedno wyjadłem. Zobaczymy smak. Dobra. Teraz zawsze najgorszy. Miarka. Pyk. Yo. Dobra, jesteśmy na treningu. Ja już się rozgrzewam. Za mną moje stanowisko i obok Klaudi. W piramidce robię sobie skos dodatni. Mówię to tak upodologicznie, żeby nie było. Skos dodatni 13, 11, 9, 7. 90 już zrobiłem. Teraz setka, tam 110 wam nagram na te 7 ruchów. No generalnie skos zawsze miałem słaby. To trzeba go poprawić. Generalnie tą część obojczykową mam bardzo licho rozwiniętą, dlatego węższy chwyt, skos, no i dzisiaj generalnie hyper, pompka, AKG wypite, cytrulina wypita, jademy z tematem. Dużo powietrza. Złam sobie tą sztangę, jakbyś chciała plecy, wiesz, wyprostować sobie, nie? Tak. O. Słuchajcie, nie widzieliście, co się odwróciło. Na tej 110? Nie, rozluźniłem się jakoś. Nie, sztanga mi spadła na kurwa klatkę. No ale nic, zrobiłem tu 7. Już wsadziłem się za ręce sensowa. I to teraz na skok. 110-7. Postaram się to powtórzyć. A za tydzień zrobić tym 9 i później będę na 115. 7 minut. Nie? Na dzisiaj jeszcze raz sobie to powtórzę zaraz. I na tym kończę piramidkę i lecimy robić barki. Dzisiaj muszę też na barki ćwiczyć, bo jest to moja jednak, no i widać nawet skupi skos. Tak jak powiedziałem, obojczykową część mam bardzo słabą i barki również mam bardzo słabe. Dlatego nad tym teraz będę pracował mimo deficytu, ale żeby chociaż wyglądowo to było lepiej i żebym pracował na tym wzorcu sobie, nie? Dobra, ja. Zabieram was ze sobą. Pik, pik, pik. Serio zmęczony jest. Nie wiem, gdzie wam tutaj przyjechać. Może tu zrobimy.
znowu zabieram was. Patrz ta. Seria. Włączona. Kolejna. Znowu bez mikrofonu, mizeryjka ze Skyra, pier z kurczaka papirusik, ziemniaczki 400 gramów, tutaj jest 250 coś takiego, no i Kadia, widać już też jest kurła, kulturystka, przepraszam, marcheweczka, nie ma to tamto, i ketchup oczywiście z KFD. Posiłek, Koko, przestaniesz? Posiłek numer 3, no, batonik, później kolacja, no i zobaczycie co na kolację, bo są pyszności i następnie kolejne pyszności, ale to zobaczycie w dalszej części vloga. Nagrywam bez mikrofonu, Koko, nie prój się. No dobra, no i macie tutaj posiłeczek numer 4, dzisiaj będzie jeszcze piąty, dodatkowy jedyny dzień, gdzie mamy 5 posiłków, a tak to są to 3 posiłki. No powiem wam, że to jest petarda, jeśli nigdy nie robiliście sobie takiej tortilli zawijanej, Klaudia to wymyśliła, z mozzarellą, z szynką, mozzarella light oczywiście i szynka chuda, tu jest rucola, no jak ktoś nie lubi, no to wiadomo, nie musi wrzucać. Mega opcja, naprawdę na redukcji, no kalorii to kurwa tutaj prawie, że nie ma nic, na dobrą sprawę, dwie takie tortillilki wpadają, no idealnie moim zdaniem, śmiało można byłoby dać 3, gdybym nie miał jeszcze następnego posiłku, ale wolę w ten sposób. Co, ketchup pikantny z KFD, on jest naprawdę zajebisty, jeśli macie do wyboru ten, za jakieś tam grosze, bo on kosztuje chyba z 12 zł, tak, czy tam 15, ale jest tutaj go 900 gramów aż, no to wybierzcie zdecydowanie ten, jeżeli jakieś tam kurwa kotliny 60%, to bez podjazdu w ogóle, jeśli chodzi o smak, ten ketchupa kotliny, no i taki barbecue roleski też widziałem, że kupował sobie ten Wojtek Piela, pozdrawiam serdecznie, tylko niekoniecznie ten, ale Wojtuś, jak nie jadłeś tego, a oglądasz, spróbuj to, byku. To jest kurwa game changer. Nie jakieś tam kurwa palone. No dobra, zajadamy się. Smakuwa. Posiłek ostatni, piąty. Nie można to nazwać posiłkiem. Tutaj jeszcze te, ale będziemy polować z Klaudią na wyszły w Lidlu. I są dużo tańsze, bo te kosztują dwie dyszki ponad za sztukę. Co jest sporo. A w Lidlu są bodajże za dyszkę, czy tam za 15, tak? Także no, ale któreś tam jedliśmy, były bardzo dobre, będziemy testować i będziemy dawać znać pewnie na IG Story. Teraz też nagrywam bez mikrofonu, mam nadzieję, że dobrze słychać. Kończymy tego vloga. Dzisiaj waga z rana pokazała 116 i ile mówiłem? 8? 116,8, czyli ponad tam 700 gramów mniej niż tydzień temu. A na dobrą sprawę tych zmian jeszcze nie są jakoś mocno zauważalne, bo to kardio dopiero w tym tygodniu będzie kręcone,
Także podejrzewam, że za tydzień już mogę wejść w wagę 115 kg z groszem. Po tej aktywności będzie więcej. Czuję się na razie rewelacyjnie, nie jestem głodny, nic z tych rzeczy i co, trenuję się fajnie. Także myślę, że no powoli idzie to w dobrym kierunku. I tak jak powiedziałem, no od września chciałbym, przynajmniej od połowy września, ruszyć z takim planem troszkę bardziej rehab pod naprawę też i bioder i wszystkiego, ale chciałbym mieć już wagę wtedy od połowy września po prostu poniżej 110 kg, żeby nie było takiej zmiennej co do wagi startowej, nie? No bo te 8 kg, powiedzmy 10 do wagi startowej, to jest jeszcze takie ok, no a teraz jeszcze jest to 16 kg, no to wolę sobie jeszcze zrzucić te 6-7 kg i dopiero wtedy wdrążyć taki plan treningowy. No i dzisiaj to na tyle, i pewnie od dzisiaj też już zaczynam nagrywanie vloga na przyszły tydzień, ale to zobaczycie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że się podobało, jak ktoś wytrwał do tego momentu, łapa w górę, komentarz byku i widzimy się za tydzień.